Witajcie kochani, witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku raka na czytanku tygodniowym. Zobaczmy, co w obszarze prywatnym dla osób spod znaku raka. Bardzo proszę, wyższa jaśnie informacje. Ok, dziękujemy. O, mamy Jerę, słuchajcie. No tak, takie żniwa tutaj. Widzę jakieś owoce, ktoś tu będzie zbierał swoich działań. I teraz wszystko zależy, jak działaliśmy, to te owoce będą albo słodziutkie i pyszne, albo cierpkie i kwaśne. No tak, gdzieś prawo przyczyny i skutku czuję, że się tu pokazuje. Tydzień, powiem wam, super intensywny. Po tych już trzech horoskopach mogę wam powiedzieć, że będzie się działo bardzo dużo. Zobaczcie, zaczynamy od asa buław. Następnie mamy cesarza i królowa buław. Wow, wodny znak i sam ogień. Zobaczcie, weźmy jeszcze może jedną kartę. Czy coś jeszcze dla raczków? Jakaś tutaj jeszcze do prywatnych spraw ważna informacja. Czy coś jeszcze jest? Aha, wisielec. Ok, w takim razie sobie tutaj troszkę. Dobrze, weźmy sobie radę jeszcze do obu obszarów, żeby zobaczyć, jak się to układa. Dobra, mamy 10 buław. Ok, w takim razie zapytajmy od razu. Zdecydowanie, co tu widać, kochani. Ktoś tutaj jakoś działał w relacjach, związkach, miłości i teraz będziesz zauważać, czy to przyniosło ci spodziewane i korzystne dla ciebie efekty, jakich się spodziewałaś, czy spodziewałeś, czy raczej będziesz chcieć coś przewartościować, zrobić coś inaczej, pójść w nowym, innym kierunku. Zdecydowanie tutaj będziemy zostawiać za sobą jakiś ciężar, który niesiemy od dłuższego czasu, więc może masz w jakiejś relacji jakieś kwestie do wyjaśnienia, coś, co długo gdzieś tam sprawiało ból, ciężar, prawda? Może też jakieś sytuacje, jakieś powtarzające się sytuacje, które masz poczucie, że cię obciążały w nieprzyjemny sposób, prawda? Może będziesz chcieć tutaj z kimś wyjaśnić pewne rzeczy. Dobra. Ok. Do czego nas tutaj namawiają? Zobaczcie to, żeby też pozwolić sobie na jakąś zabawę, bo Jera dla mnie, no zobaczcie, oni tu siedzą, oni tu ucztują, celebrują życie, tak bym powiedziała. Więc jest tu też podpowiedź, zastanów się, raczku, czy pozwalasz sobie na to, żeby celebrować życie. Czy skupiasz się tylko na ważnych, poważnych rzeczach, sprawach, uczuciach, emocjach, działaniach, prawda? Czy pozwalasz sobie też na to, żeby pobawić się w tym życiu, rozluźnić trochę. Ok, co jeszcze? Chciałabym tu więcej dla raczków. Dla raczków. Ok, chyba już tyle. O, czekajcie, coś mamy. Dobra, czy coś jeszcze? Dobra. Wow. Bardzo dużo kart wypadło. Tak, chciałam, to mam, prawda? Dobrze, czyli tak, ta zabawa, wiemy, trzeba się tutaj bawić nam, mamy podpowiedź i jest to jakaś relacja, gdzie jest dużo chemii, przyciągania, pociągania, pasji. Ktoś tu czeka, nie wiem, może na spotkanie, może na pierwszą rozmowę, może ktoś tu czeka, ktoś tu, ja czuję, że ktoś ma odwagę, ale jakby nic z tym nie robi, może czekasz na, może to ty, może ta druga osoba. Ktoś tu czeka na coś, żeby się coś wydarzyło, albo sytuacja wymusiła na tobie zatrzymanie, zastopowanie. Mogło się coś wydarzyć takiego. Jeszcze jedna podpowiedź jest tutaj, jest bezpiecznym, aby kochać. Pamiętaj o tym. Jest bezpiecznym, aby kochać, czyli otwórz serduszko. Pomimo tych rzeczy, które gdzieś tam się wcześniej wydarzyły, zawsze powinniśmy patrzeć na tą nową osobę z taką
z taką myślą, jakbyśmy patrzyli na nową historię, jak na białą kartkę, nowy rozdział, nowa książka, prawda? Żebyśmy nie krzywdzili jakby tej nowej osoby, myśląc o niej przez pryzmat wcześniejszych. No bo nikt by nie chciał być w ten sposób oceniany, prawda? Każdy chce być oceniany według własnych działań. To jest jedna rzecz. Dobra, idźmy dalej. Znowu tu mamy podpowiedź, pamiętaj, zawsze możesz zmienić zdanie, zawsze możesz zmienić decyzję, zawsze możesz pójść inną drogą, zawsze możesz pozwolić sobie na zmianę, zawsze możesz pozwolić sobie na uzdrowienie tego, co trudne, tego, co obciążające, wystarczy podjąć decyzję i później jakby dokonać tych działań, które tu są potrzebne. Widzimy tutaj, że Asbuław jest potężnie silną mocą, która dodaje nam chęci do działania w tym czasie, może do jakiegoś planowania. Gdzieś tu chcemy pójść za wołaniem swojego serca, prawda? Widać tutaj duży zew i chęć pójścia do przodu, ale jednak jakby uniwers mówił: zatrzymaj się na chwilkę i przemyśl to wszystko jeszcze raz. Czy tu by nie trzeba właśnie dokonać jakichś zmian, może nawet niewielkich, zanim wyruszysz, żeby zrobić to, co chcesz zrobić? I może właśnie to jest to zatrzymanie, może z różnych względów jakby okoliczności ci by zatrzymały, czyli jakby uniwers cię zatrzymał, żeby coś tu poprawić, coś tu jeszcze przemyśleć, może coś tu jeszcze sobie poukładać. I teraz tak, mamy jakieś spotkanie, jakąś rozmowę, może to jest ktoś ci bliski, przyjaciel, przyjaciółka, może, a może właśnie romantycznie. I tu zobaczcie, ktoś tutaj chce poprosić kogoś o poważny krok, o poważną zmianę, wejście w relację na stałe, relację formalną, może małżeństwo, może partnerstwo, zależy kto tutaj, prawda, jaką ma sytuację. I jeżeli o to chodzi, jeżeli chodzi o to właśnie tutaj, to może dlatego zostało to zatrzymane, bo może okoliczności nie są teraz najkorzystniejsze. Ta dziesiątka buław pokazuje, że tu jest jakiś ciężar. Tutaj ktoś coś niesie ciężkiego, albo może w zdrowiu, może w otoczeniu, może ogólnie to jest trudny czas dla tej osoby, z różnych względów to może być, prawda? I oczywiście to tutaj ma szansę się dokończyć, ale trzeba dać temu jeszcze trochę czasu, żeby jakby to dobiegło do finału i żeby móc z inną energią już podchodzić do codziennych spraw. Czuję, że tu ktoś tutaj ma pełne ręce roboty, może tak powiem. Ktoś wziął na siebie za dużo. I teraz pytanie właśnie, czy w sprawach prywatnych, czy w sprawach zawodowych. Zobaczmy prawdę ukrytą dla raczków. Prawda ukryta. Prawda ukryta dla raczków. Ojejku, coś tu jest przyblokowane. Bardzo to czuć. I teraz pytanie, czy to ty się blokujesz? Czy to ktoś cię blokuje? Czy to lęk, strach cię blokuje? Czy myśli, czy uczucia? Co to jest? Zastanów się. I w jakim obszarze? Bo to przyblokowanie jest tu bardzo, bardzo wyraźne, a tu jest mnóstwo siły, mocy, energii i to przyblokowanie jest jak taka tama, która puchnie. Dosłownie mam takie poczucie, jakby tu coś puchło, prawda? Bo jest mnóstwo mocy, która nie może się wydostać, bo tutaj jest to przyblokowanie. I teraz... dlaczego? O co chodzi? Co tu się dzieje, prawda? No każdy tutaj raczek będzie miał swoją indywidualną sprawę, wiadome. Gdzieś tutaj jest ktoś, kto lubi sobie porządzić, kto lubi sobie potupać, kto lubi, żeby było tak jak lubi, prawda? Czyli taki trochę kontroler, lider, prowadzący, no może być aż despotyczny momentami, prawda? I teraz pytanie. Co to jest tutaj w twoim otoczeniu? Czy ty masz czasem takie skłonności? No raczki raczej rzadko, ale może masz ogień gdzieś w kosmogramie, może masz baranka w kosmogramie, prawda? I idziesz za głosem serducha, idziesz tam, gdzie czujesz, że masz iść, ale coś tutaj cię zatrzymało. Co to jest? Co ci stanęło na drodze?
żeby dokończyć, i teraz czujesz to jako ciężar, bo tutaj było dużo planów, dużo pomysłów, prawda? Może jakaś relacja tak nagle zatrzymała się, jakby zawisła, prawda? I nie wiadomo, co dalej. Mogą być to jakieś niewyjaśnione sprawy, kwestie na przykład. Dobra, zobaczmy prawdę ukrytą. Tak, ktoś przekazuje informacje, nie reaguje, kiedy ludzie o tobie mówią, wspominają. Druga wiadomość. Ktoś ma nadzieję, że wybaczysz tej osobie pewnego dnia. I trzecia. Ktoś chciałby być więcej niż przyjacielem z tobą. Zobacz. Tak. Czuję, że tutaj jakieś raczki chcą, pragną właśnie coś komuś powiedzieć, przekazać. Może podzielić się właśnie uczuciami, jakimiś planami, jakimiś pomysłami. I jednocześnie boją się odrzucenia i... No, boją się odrzucenia, może tak powiem, ale ja czuję, że w wielu przypadkach ta druga osoba też ma podobne rzeczy w głowie, w pomyśle jakby. Ale nie dowiesz się tego, dopóki się nie odezwiesz do tej osoby. Dopóki nie przedstawisz swojego planu, dopóki nie przedstawisz swojego pomysłu. Wyjmuję nam teraz runę na obszar poza prywatnym. Jakaś runa nam pofrunęła przez pół pokoju. Widocznie nie dla nas. Och, zobaczcie, mamy ekwas i mamy rycerza na białym koniu, 19. Czas na miłość tu dla kogoś. Wow, czyli ewidentnie tutaj do kogoś idzie ktoś. Idzie jakaś osoba. Ok, zobaczmy teraz, jakie karty tarota nam się pokażą. Ok, co tu mamy? Mamy króla mieczy, mamy maga i mamy siłę. Dobrze, weźmy może jeszcze jedną. Dla raczków. Raczki, raczki, raczki. Ok. Wow, druga ósemka. Mamy 8 pentakli. I na końcu 6 buław. Coś tu się udaje. Jakiś sukces. Ok. To są sprawy poza prywatnymi. Co tutaj już widzę, to pozwól sobie na to, żeby zadziałać w taki sposób, w jaki potrafisz, korzystając z tego, co masz dostępne i robiąc to w taki sposób, w jaki potrafisz to przeprowadzić. 8 jako siła też mi podpowiada, masz wokół siebie ludzi, którzy mogą ci w tym pomóc. 8 pentakli, trzeba się tu mocno skoncentrować, 10 buław, żeby dokończyć coś, co jest tutaj do dokończenia. Król mieczy, spójrz na to obiektywnie, na chłodno, możliwe, że będziesz potrzebować tu konsultacji, czuję. Równie dobrze może chodzić o jakąś konsultację lekarską też, tak poczułam. Zdecydowanie, raczku, nie próbuj się tu samemu leczyć. Tu pozwól sobie na konsultację profesjonalisty. Tak, co tu jeszcze czuję? Mamy tą runę, może się skupmy na niej, ekwas. Oczywiście dla kogoś czas na miłość, czas na relację, czas na związek, więc dlaczego to się pojawia w tym obszarze? No bo najczęściej spotykamy ludzi nowych poza tym prywatnym kręgiem, prawda, który mamy tutaj. Tak, no powiem wam, że jakieś raczki mogą spotkać, poznać osobę, która okaże się osobą tą jedną, najważniejszą, wyjątkową, z którą zamarzysz i zapragniesz stworzyć coś naprawdę stałego i na długo, bo ja czuję, że to może być nawet kwestia małżeństwa tutaj. Zresztą widzimy tutaj engagement ring, czyli to... Ten pierścionek zaręczynowy już wcześniej nam się pokazał, prawda? Oczywiście, ponieważ to są sprawy poza prywatnymi, można tutaj też wnioskować i myśleć, że to będzie jakieś połączenie biznesowe, może nowe partnerstwo, współpraca, która zdecydowanie przyniesie ci dobre efekty,
dużą zmianę, aczkolwiek będzie to dużo pracy jak najbardziej, ale ja czuję, że to jest taka praca, którą ty lubisz robić, która ci dodaje skrzydeł, więc może to jest coś nowego, może to jest jakaś propozycja, która przychodzi, prawda? Zróbmy coś razem, zadziałajmy razem, pozwólmy sobie, prawda, żeby nasza współpraca przyniosła nam korzyści. Wiecie co, cały czas mam ochotę tu dopytać jeszcze jedną kartą do tej dziesiątki buław. Co jeszcze tu dla raczków? A no tak, ona mi się już przedtem pokazywała, czwórka pentakli. Zastanów się, czego się kurczowo trzymasz i czy nie robisz sobie tym krzywdy. Tak, może chodzić o pracę, którą wykonujesz, albo formę działań, jakie wykonujesz. Może starasz się wszystko robić samemu, a tu by się może właśnie trzeba podzielić z kimś obowiązkami, z kim jesteś w stanie, prawda? Zastanów się też, jak dysponujesz pieniędzmi, swoim kapitałem, jeżeli chodzi właśnie o te sprawy biznesu, finansów tutaj. Czy nie ma tutaj za dużo ciśnienia i takiego blokowania właśnie? Bo ja czuję, że gdzieś tutaj jakaś energia jest przyblokowana. I teraz o co chodzi? Co to jest za energia? Dlaczego jest przyblokowana? I w którym obszarze ona jest u ciebie akurat przyblokowana? I co możemy zrobić, żeby to zmienić, prawda? Tak. Czuję, że albo masz przy sobie kogoś, kto może ci pomóc właśnie zmienić sytuację na lepszą, albo poznasz kogoś, kto będzie miał, mam takie poczucie, jakby wspólne priorytety, może założenia, na przykład zawodowe, karierowe, prawda, może podobny obszar. I tutaj macie możliwość razem dążyć do tego samego celu, pomagając sobie nawzajem, prawda? Oczywiście może to być ktoś romantycznie. Ojejku, czekajcie, bo ja tak tasuję, już mam tyle kart. Dobra, co ma być dla raczków? To, co się odwróciło, bierzemy, a resztę odkładamy. Dobra. Co tu mamy? Co tu mamy? Już patrzę. Weźmy po kolei. Tak. Tak, najpierw pojawia się energia, która pokazuje, że zdecydowanie ktoś o tobie bardzo dobrze myśli. Tu bym to położyła, dlatego że ja mam poczucie, że to jest zarówno w sprawach prywatnych, jak i jakichkolwiek innych. Masz jakieś osoby, jakieś oczy patrzą na ciebie i podziwiają ciebie za to, kim jesteś, jak sobie radzisz, jak jesteś w stanie tam poukładać pewne kwestie, strategicznie czasem podejść, czasem się zatrzymać, kiedy trzeba, więc jest tu ktoś, kto podziwia ciebie za to właśnie, więc jest to absolutnie fantastyczne. Druga energia, która się pokazała, to karta, która podpowiada, pamiętaj, że to jest tylko tymczasowa sytuacja. Co by się tu nie działo? I tu zobaczcie, czuję to 10 buław. Jeżeli to jest jakaś trudność, jakieś obciążenie u ciebie, to jest chwilowe. Prawda? Pozwól sobie na to, żeby zaufać swojej intuicji. Jesteś w stanie wtedy wydostać się jakby z tej sytuacji szybciej. Dobrze, o zobaczcie, tutaj jest przestrzeżenie, to co mówiłam, uważaj na zdrówko, jeżeli czujesz cokolwiek, zadbaj o to, a wtedy wszystko się bardzo dobrze skończy, czyli jeżeli czujesz cokolwiek w ciele, absolutnie nie podejmuj się samoleczenia. Ja wiem, my w Polsce mamy prawie 38 milionów lekarzy, bo każdy praktycznie sam się próbuje leczyć. Ja wiem, że my czasem wiemy, ale często jednak dobrze jest pozwolić sobie na pójście do lekarza właściwego, czy tam zrobienie jakichś badań. I ja czuję, że jak to zrobisz, to wszystko później będzie dobrze. I na końcu jeszcze mamy, zobaczcie, znowu ta sama informacja, ktoś tutaj kocha, ktoś tutaj może podobasz się tej osobie, może to ty gdzieś patrzysz na kogoś i ktoś ci się podoba. Widać tutaj sympatię, uczucie, widać tu miłość, widać tu zaangażowanie, widać troskę, więc albo to jest coś, co już masz, albo to jest coś, co może tutaj pojawić się w tym czasie, więc absolutnie niesamowite.
Oczywiście Jera jeszcze mówi nam o cyklach, o zmianach, prawda? O tym, że różne rzeczy przychodzą w różnym czasie. Jest to też sprzyjający czas, żeby coś zrobić właśnie, żeby powrócić do zdrowego rytmu, tak czuję. Więc znowu tu jakieś zdrówko woła, żeby się tym zająć, prawda? Generalnie powiem wam, że obie te energie runiczne są takie szczęśliwe, powiedziałabym, przynoszą optymistyczne symbole ze sobą, znaki. Och, jeszcze co nie powiedziałam, właśnie, Echwas może sugerować tutaj potrzebę jakiejś podróży. Może to będzie właśnie wizyta gdzieś, gdzie się udajemy, do jakiegoś specjalisty, do jakiegoś doradcy. Może to jakiś urzędnik będzie nam miał podpowiedzieć, doradzić. A może to będzie podróż, w którą się udamy intelektualnie, czyli będziemy o czymś myśleć bardzo intensywnie. A może to będzie dla kogoś podróż fizyczna. No i wtedy ja czuję, że to by była dosyć długa podróż, bo mamy te 10 buław, która mi mówi często razem przy innej energii na temat podróży, że to jest podróż dosyć długa i może być męcząca, prawda? Tak. Czuję, że to jest dobry czas, wiecie? Czuję, że to jest dobry czas, że to jest dobry tydzień dla nas, chociaż wow, jako pierwsze chyba raczki macie, kochani, taki dosyć lżejszy odczyt w porównaniu do tego, co było na przykład dla trzech wcześniejszych znaków. Widać tu możliwości właśnie jakiegoś nowego początku, jakby ktoś sobie coś podsumował, wyciągnął wnioski i postanowił rozpocząć coś od nowa albo coś tam zakończyć i wejść w coś nowego, prawda? Żeby pozwolić sobie na coś innego, coś nowego ogólnie w życiu, może w relacji, może w związku, może w sprawach zawodowych. Tak. Co tu jeszcze czuję? Jeżeli do tej pory było właśnie 10 buław, czyli trudno, ciężko, prawda, w różnych sprawach, sytuacjach, czwóreczka pentakli jednak dodaje nam tutaj trochę optymizmu, ponieważ pokazuje, że tutaj jakby coś wzrasta, może siła twoja, prawda? Może stabilizacja materialna, może tutaj, jeżeli chodzi o pracę, coś więcej się udało, może przyszły jakieś dodatkowe pieniądze. No właśnie, 8 pentakli. Może tu być jakieś dodatkowe, no Jera w sumie, jakieś dodatkowe wynagrodzenie, jakiś bonus, coś tu przychodzi takiego, co dodaje ci siły, chęci do działania. 4 pentakle mogą nieraz mówić o jakimś prezencie, czy nawet spadku, który przychodzi. Więc też czuję, że może tutaj dla kogoś będzie to w tym czasie się właśnie działo. Uważaj jedynie, żeby nie wpaść w jakąś sytuację, gdzie może nastąpić specyficzna wymiana, gdzie ktoś może się poczuć, że jest manipulowany właśnie pieniędzmi. I to zobaczysz, może będziesz świadkiem czegoś takiego, czy no zobaczysz, bo dla każdego to pewnie inaczej się może rozegrać. No i wiadomo, to się może rozegrać nawet dla jednej osoby. Poczułam teraz na końcu właśnie, żeby o tym powiedzieć. Tak, jeżeli chodzi o ten obszar zawodowy, to tu czuję, że są możliwości, są nowe, się pojawiają jakieś właśnie korytarze, że tak powiem, możliwości. Czuję ogólnie tutaj dobre energie, słuchajcie, z tego czytania. Czuję dużo mocy, siły. Tak, tylko żeby być świadomym, przytomnym, być tu i teraz, rozważnie obserwować, decyzje podejmować też na spokojnie, bez jakichś porywów, prawda, impulsywnych. Ciekawe. Czuję, że to będzie fajny czas dla was, raczki kochane. Cudownie, bardzo się cieszę. Dobrze, zobaczmy sobie jeszcze, jak zawsze, mini wybierz kartę na koniec. Możesz zapytać o osobę, sytuację, o wydarzenie. Mamy 3 możliwości. 1, 2 i 3. Jedyneczka dla raczków.
odpuść przeszłość, czyli coś tu z przeszłości do ciebie jeszcze woła. Dwa, och, odpuść. I co masz odpuścić? Ty będziesz najlepiej wiedzieć, dwójeczko. To jest najlepszym. Przemyśl to, bo to mamy kolor granatowy. Przemyśl, zastanów się obiektywnie. Może porozmawiaj z kimś. I trójka. Tutaj mamy, zobaczcie, idealny moment. Nie wiem, czy to zobaczycie, tak na złoto się mieni. Więc tu serduszko przy serduszku. Coś dobrego tu się szykuje dla trójeczek. Utulam mocno, kochani, i jak zawsze do usłyszenia w kolejnych czytankach. Pa, pa. Halo?